Bardzo serdecznie Państwa witam na dzisiejszym spotkaniu. Naszym gościem jest dr Mirosław Rogala, artysta polskiego pochodzenia, mieszkający na stałe w Stanach. A dzisiejsze spotkanie poprowadzi nasz rodzimy częstochowski artysta Marian Panek i o to właśnie go teraz poproszę, zapraszam. Myślę, że istotą tych spotkań jest dialog, jest dyskurs, wymiana myśli i liczymy tutaj razem z doktorem Mirosławem Rogalą na ten kontakt. A my sobie teraz, Mirku, porozmawiamy jak doktor z doktorem. Ja Cię przepytam na tą okoliczność Twojego pobytu, ale w Polsce. A teraz, dlaczego tak się stało, że doktor Mirosław Rogala przyjechał do Polski? Przyjechał dlatego, że został zaproszony przez Wydział Intermediów w Krakowie, czyli ASP Kraków, tej uczelni jest absolwentem, przez dziekana Artura Tajbera, by uczestniczyć w obradach jury razem z kilkoma innymi ważnymi postaciami, jeżeli chodzi o sztukę mediów intermediów, Izabelę Gustowską, profesora Ryszarda Pruszczyńskiego i jeszcze dwie, trzy osoby były ze świata. Ostrowiecki, też doktor. Tak, to z Krakowa. I Jeffrey Shaw. Tak, i tu mamy taką sytuację, że wiele uczelni zaprosiło doktora Mirosława Rogalę do takiego właśnie spojrzenia na to, co się dzieje w sztuce współczesnej, co współczesność przynosi od strony właśnie mediów sztuce. Jak można to zagospodarować, mówiąc brzydko, bowiem od lat 80., bo wyruszył do Stanów Mirosław Rogala w 79 roku. To na razie pokrótce. Dlaczego, skąd przychodzimy i kim jesteśmy? Dowiemy się więcej. To ja bym poprosił o chwilę projekcji. Sort. Sort.
To jest forma, na czym się pracuje, adaptacja. Adaptacja jednej formy w drugą, bo jeżeli coś wyglądamy, co ma inną skalę, tak jak patrzę na was, ja jestem w stanie zobaczyć jedną czy dwie osoby, ale mam świadomość, że są następne jeszcze osoby na sali. Podobne jest z tą pracą, że czasami mamy cztery różne elementy czy kanały informacji naraz, a czasami tylko koncentrujemy się nad jednym fragmentem z tych kanałów. Bo dla mnie to jest pewna transformacja rzeczywistości, ta praca. Nazywa się ogrody negocjacji. Czyli całe życie i moje, i mniej więcej polega na tym, że negocjujemy teraźniejszość i przyszłość. I to, co stwarzamy w danym momencie, też daje nam nowe konteksty. Prawdopodobnie, jak teraz rozmawialiśmy wcześniej, nasze życie stwarza nam sytuację. Nie mamy problemów, mamy sytuację, którą jest to dla mnie to doświadczenie polskości teraz, że to są sytuacje, którą chcę na nowo przeżyć. Odbieram to bardzo i wzruszająco, i pozytywnie, ponieważ jest to rzeczywistość, którą pamiętam, jak kiedy miałem 25 lat, odjeżdżałem z tego kraju. Oczywiście świat się zmienił. Już nie mówimy o poczcie konnej. Tak jak ja pisałem listy do Andrzeja Strumiły, trwało to 30 dni, 45 dni, zanim coś doszło. Teraz mamy wszystko na komórkach, wiadomości mamy non-stop i już nie mamy doświadczenia tego linearnego. Nasze doświadczenie już się zmieniło się. Już jest pewne typu załamaniem, zigzag time, jak to nazywam, czy nałożenie się rzeczywistości różnych. Czy ja mogę tak. skomentować? To znaczy, dla mnie istotą tej opery, tej negocjacji ze światem współczesnym jest wizualizacja tego wszystkiego, co pochodzi z natury, wobec tego, co jest przestrzenią miasta, przestrzenią kulturową, jest jakimś obrazem kulturowym. Czy dobrze myślę? Jest to transformacja. Ja lubię od czasu do czasu wstać, bo głos się zmienia. Siedzący inaczej rozmawia, ale to mi łatwiej powiedzieć. Ta praca jest odpowiedzią na zmieniający się świat. Ja nazywam to garden, czyli ogrody negocjacji, bo to jest w tej chwili dla mnie najważniejsze, jeśli chodzi o tematykę. Po angielsku food, czyli jedzenie, czyli to są ogrody. Zobaczcie, dlaczego tyle osób głoduje na świecie? Ameryka jest w stanie wyżywić cały świat z tym, co mogą zrobić, ale jest taka polityka rządowa, czy inna, że nie dzielimy się nad całym światem z tym, co można. Dlaczego tyle osób chce emigrować, wędrować z innych krajów? Jak to się dzieje? Nawet się chyba płaci tym rolnikom, żeby nie produkowali tego. Tak. Ale i to jest to, dla mnie to jest istotą rzeczy, jak mówimy teraz o tym nowym świecie. I dlatego te wszystkie dla mnie i warzywa, i różne przedmioty, które są transformowane. Dałem przykład. Wyobraźcie sobie, że banan, który był, który był sadzony 50 lat temu,
mają taką ilość składników, że dzisiaj potrzebujemy 17. 17, żeby dostarczyłem tą samą ilość odżywczych rzeczy. Tak się zmieniło wszystko. Czyli na świat się zupełnie transformował w różnych kierunkach. Ale to twoje zainteresowanie współczesnością, tym wszystkim, co się rozgrywa w przestrzeni tego kontaktu pomiędzy naturą a kulturą, pomiędzy tym, skąd pochodzimy, a tym, co wytworzyliśmy, następuje pewnego rodzaju konflikt. Następuje coś, co jest w tym upływie czasu rodzajem pewnego powrotu, pewnego oddalenia się od tych takich podstawowych, archaicznych sensów życia. Czyli to, co jest kulturą, stanowi już dla mnie taką maszynę samonapędzającą się, która wyklucza naturę, a ta natura ciągle panuje mimo wszystko nad kulturą i daje te dotkliwe świadectwa różnymi kataklizmami, różnymi emocjonalnymi, jakbym powiedział, że natura jest też jakąś emocjonalną częścią człowieka w dalszym ciągu. Jak ty to widzisz w swojej twórczości? Czy to rozważasz? Czy starasz się to w jakiś sposób ujawnić? 20 lat temu napisałem operę medialną, nazywa się Przyroda nas opuszcza. I to jest, staje się aktualne teraz dla mnie. Nie mówię o tym, że jeszcze w tym samym czasie zrobiłem sceny czarownic do Macbetha. I to były współprace z różnymi osobami i nawet z Polski te współprace moje polegały nawet z większej znajomości z Czesławem Niemenem, z Urszulą Dudziak, to trwało 5 lat albo dłużej. Wtedy użyłem jej głosu jako instrument i to było coś wtedy nowego, bo to był lata 85, 87 rok. I stało się to jak gdyby taką nową formą dla mnie wyrażania otaczającej rzeczywistości. Co się zmieniło? Na pewno nie kilka rzeczy, które się nigdy nie zmieniły. Miłość, nienawiść, wojna. Istniało nieskończoność i dalej istnieją te same pojęcia. Mamy. Ale mamy teraz właśnie modyfikację tych wszystkich różnych pojęć. I ta transformacja świata, która jest dla mnie czymś, co obserwuję codziennie. I polega to też na tym, że codziennie stwarzamy jakieś nowe sytuacje dla siebie i obserwuję świat. Moi znakomici mentorzy, i to jest jeszcze co mogę powiedzieć, że jestem tutaj dzieckiem szczęścia, że miałem wspaniałych mentorów i osoby, w których się wychowałem, które miały wpływ na mnie. I było coś takiego, jak ja robiłem doktorat, że jadę do Liverpool i spotykam się z Sean Cubitt, Roy Escott. I jedną z anegdot, które mam, pojechałem specjalnie na konsultację. On mówił, no ja ci tu nic nie mogę doradzić, bo ja pisałem na temat krzywej uczenia się i na temat elementów interaktywnego doświadczenia. To Sean Cubitt mówi, weź sobie kartkę papieru i jakiś ten temat, codziennie napisz pół stronę, na przykład na temat kamienia. Albo na temat cegły, albo na temat ściany, albo na temat
muru. I ja wziąłem tę uwagę na serio, bo pojechałem i rzeczywiście pojechałem zobaczyć mur berliński, który był w kawałkach. Pojechałem z tą chęć zobaczyć, który był w Dubaju. Pojechałem zobaczyć Dublin, gdzie James Joyce pisał swoje rzeczy, teksty, gdzie później Słomczyński go tłumaczył na język polski, nieprzetłumaczalna książka. To są takie małe dygresje o tych różnych rzeczywistościach i doświadczeniach. Ale ta metoda, którą zaproponował twój mentor, polegała na jakiejś ustawiczności, tak? Na codziennym... Systematyczności. Jak każdy malarz chodzi do pracowni, tak, nazwijmy to, od 8 czy tam od 6 rano i maluje tam do 12 i to jest jego praca, to tobie to, ta propozycja... Była naturalna, gdyby przedłużenie z mojego... No tak, ale co, zaproponował ci to pisanie prawie codziennie i... Ja to kontynuuję właśnie. Jako konstatacja czegoś, co jest ustawiczne, tak? Tak. Ustawiczne i w tej waszej publikacji mamy fragmenty później. Ale chciałbym pokazać jeszcze jedną rzecz, żeby nie przedłużać za długo. O właśnie, w waszej publikacji tu mam. Jest jeden tekst na temat czym jest poza i czym jest gest. I właśnie zobaczę teraz, ale obejrzyjmy jeszcze fragment taki. Jeżeli można. Drugą rzecz. Kontynuujmy projekcję. Czyli 35 lat, tak? Twojej działalności. Gdybyś komentował z łaski swojej. Tak. To moje studio. Moje. Pierwsza moja praca. I would like to introduce world-renowned interactive media and multimedia artist, Miroslav Regala. Here he is in 1982 with Bruce Cunningham, here seen performing Signals. Here are some early examples of Dr. Regala's complex, synchronized, multi-channel video installations. Są pytania do innego narodu. Quoting media historian Frank Hopper, Miroslav Regala has a 30-plus year history of creating interactive installations, video, multimedia art, and virtual photography that offer the viewer linear and non-linear experiences with multiple levels of content. John Baldessari, Linda Benklis, Cynthia Carlson, and Peter Frank brought Regala national attention by awarding Questions to Another Nation, the prestigious Ryerson Fellowship. Początki się zdarzyły dla mnie jako niesamowita nowa przygoda życiowa. Początkiem było to po studiach na akademii i nie mówiąc jeszcze w liceum i w szkole muzycznej, że przyjeżdżam do innego kraju na chwilę, mają wizę na 6 miesięcy i zdecydowałem, że w tym czasie muszę zarobić jakieś pieniądze. I zacząłem pracę na kontraktorce, na dachach różne rzeczy robić, żeby zarabiać.
na to, żeby zapłacić sobie za szkołę angielskiego. Wtedy zarabiałem około $450 na tydzień, czasami więcej. Byłem w stanie w ciągu jakiegoś krótkiego czasu zaoszczędzić pieniądze i zapłacić sobie za szkołę, żeby później już nie pracować. Bo niektórzy moi koledzy Amerykanie pracują w McDonaldzie na okrągło cały rok i jest to trudno pogodzić i naukę, i pracę, i wszystkimi rzeczami. A ja potem zrezygnowałem z pracy, zimą w ogóle nie pracowałem i tylko się skoncentrowałem właśnie na nauce. I co się zdarzyło, że przyszedłem raz do Art Institute i ktoś mi polecił, żeby tam złożyć podanie o nowe, żeby się znaleźć u nich, o nowe studia. I skoro już troszeczkę angielskiego się podłączyłem w Stanach, bo to trudne były początki, to przychodzę i jedna z osób, które doradza studentom, tak jak ja też byłem później, powiedziała mi, skoro ty robisz poezję, takie eksperymentalne prace zrobiłeś, tu rysunki, malarstwo, muzyka, to powinieneś może sobie wziąć coś nowego. Ja nie poszedłem już na żadne kursy malarstwa, bo już mam, miałem jedne. Czyli ta osoba, Dan Klepper, jest młody student, mówi, patrzy na moje rzeczy i mówi, no weź mi sobie fotografię laserową. No, ciekawa. I weź mi sobie instalację wideo. Coś nowość. I tak się zaczęły moje rzeczy. A że to były początki na świecie, czyli zdarzyło mi się być w tym nurcie światowym od samego początku. Czyli miałeś taką sytuację bardzo ciekawą. No, miałeś stworzyć swój indywidualny program studiów, tak teraz powiedzieć, i no, byłeś w kropce, tak? Tak. Potrzebowałeś tego mentora, który powiedział, zrobiłeś to, już masz za sobą takie a takie doświadczenia, teraz warto spróbować czegoś innego. Jeżeli żyjemy w świecie ograniczonym, w pewnym sensie różnymi regułami, tak jak ja wyjeżdżałem z Polski, nie mogłem produkować pewnych rzeczy, cenzura, i chodziłem do wydawnictwa literackiego, byłem członkiem i tak, i nagle znajduję się w innym kraju, tak jak czytałem James Baldwin, inny kraj, jego książkę słynną, nagle mam wolność wyboru i nie wiem, co z tym fantem robić. Czyli tu mamy z jednej strony, przyjeżdżam z jednego miejsca, i to są takie lokacje, dyslokacje, czyli nagle się przemieszczamy zupełnie w inne okoliczności. I tu mamy, nagle mam wolność, nieograniczoną ilość. To sam zadecyduję, co chcę. Ja mówię, ale jakie są parametry? No i proszę wyobraźcie sobie, że to są te ekstremalne doświadczenia, które przeżyłem, że dzięki tak samo ludziom, dzięki jeszcze jedno z piękniejszych doświadczeń moich i co się wiele osób pyta, to pyta, należy pytać, zadawać pytania. Ja tych pytań dużo zadawałem i dlatego otrzymałem jakieś odpowiedzi. Także że dla mnie to jest ciekawość świata, ciekawość ludzi. Nawet jadąc teraz pociągiem, rozmawiałem z kilkoma osobami w pociągu, bo mnie ta rzeczywistość interesuje. Ja czerpię moje inspiracje z rzeczywistości. Czyli ta rzeczywistość ciągle jest tym, ona syntetyzuje to wszystko, co potem chcesz w swoich instalacjach, bo większość twoich prac to są instalacje intermedialne, które mają wprowadzić świat sztuki inaczej widza. Inaczej wchodzimy do galerii, gdzie mamy obrazy i te obrazy są jakąś decyzją już zamkniętą. Oczywiście można
przyjść drugi raz i zobaczymy. Oczywiście to prawdopodobnie trochę inaczej w zależności od naszego stanu psychicznego, ale ty zaproponowałeś widzowi coś więcej, Opowiedz. Tak się zdarzyło, że zaczynając od wideo, od filmu, który jest doświadczeniem specyficznym, pojedynczym ekran, ja zacząłem dodawać coraz więcej ekranów i zacząłem tą rzeczywistość widzieć w coraz bardziej rozszerzony sposób. I właśnie pracując nad tymi pracami, dostrzegłem, że jesteśmy w stanie doświadczyć wiele informacji naraz, ale te informacje te muszą być dostarczane nam w jakichś dozach, w jakichś dawkach. Nawet pamiętając, co powiedziała naukowska, jak wyjeżdżałem, pisałem na maturze, że nasza rzeczywistość jest do wytrzymania, ponieważ nie cała jest nam dana równocześnie naraz. I wtedy przykładowo, jesteśmy świadomi, że coś się dzieje na ulicy, że jest dźwięk, że jest jakaś muzyka, że ktoś tu siedzi, rusza się, czyli jesteśmy w stanie odebrać ogromną ilość informacji, ale że ta krzywa uczenia się wzrasta. I dla mnie to było dużym doświadczeniem. I to się wiąże pewną konstrukcją mojego dzieła sztuki i wszystkich prac interaktywnych, że rozumiejąc te elementy poszczególne, byłem w stanie coraz bardziej rozszerzać pole. Tu potem miałem już 86 ekranów, potem jeszcze coraz więcej. Ta opera jest wzbogacana teraz i dotyczy już innego przestrzennego doświadczenia. Także to jest dla mnie elementem doświadczenia świata współczesnego. To może coś obejrzymy. Tak, jeszcze możemy dalej. Lynn Voidish, art critic at the Chicago Sun-Times, said, Miroslav Regala's Macbeth, the witch's scene, was like a revelation. Oil and trouble, fire, urn and cauldron, Regala said in 1993, assimilation of information from multiple media simultaneously is the experience of life in the 20th century. To jest moja opera. Author and critic Robert Rousset says, nature is leaving us, along with other installation performance works, such as Remote Faces and Divided We Stand, have been recognized as groundbreaking projects that depart from traditional methods of performance. To puszcza Dudziak. Dalnie kierowane roboty kamery na scenie. Nature is the
Included among Dr. Regala's many collaborators are Carolee Schneeman, Shirley Mordine, Ed Paschke. To są osoby, które współpracowały z tobą, a to z nimi, tak? And finally, word jazz poet Ken Nordine, who you see in this photo with famous performance artist Laurie Anderson. Author Timothy Druckery states, Lover's Leap suggests a new relation to the photographic image. I look at these images, and the way the perspective is created, I can sort of be moving off into the distance, or if I retain my position, if I stay in position right here, in a second, the image will start zooming. See, there I go. And I find that very exhilarating because it's like I'm moving in hyperspace. I think Marek's work is one of the most exceptional works in the exhibition. This strategy of working with fisheye images and... Tu jedno rzecz, co powiedziałem, że asymilacja informacji z wielu mediów równocześnie jest doświadczeniem XXI wieku. To jest jedno z tych twierdzeń. I esencją tego doświadczenia w kolejnej transformacji w mojej sztuce stało się, co ja później nazwałem demokratyzacją dzieła sztuki, demokratyzacją sytuacji, że artysta już nie tworzy tylko dzieło statyczne, to dzieło jest żywe. Cofnę się troszeczkę jeszcze jedną rzecz. Ktoś powiedział, że trzeba czytać tą samą książkę raz przynajmniej co 10 lat, bo nasze doświadczenie się zmienia i widzimy ją inaczej. To mi moi mentorzy wspomnieli. Ja mam nawet te same różne materiały, które czytam i czytam za każdym razem inaczej. Możemy patrzeć na ten sam obraz i też odczytywać go czasami inaczej. Ale w moim przypadku poszedłem dalej, kilka kroków dalej. I stworzyłem dzieło sztuki, która się zmienia poprzez widza, poprzez interfejs, poprzez jego wejście wewnątrz tej przestrzeni. I to jest nowe doświadczenie, czyli ja oddaję część kontroli i to nazywam to demokratyzacją, czyli nową wolnością. To, co mi Ameryka dała, jak mówię o nowym doświadczeniu. Nagle przełożyłem później na konstrukcję dzieła sztuki. I następny jeszcze wątek, który poruszyłeś i możemy jeszcze trochę kontynuować, mogę jeszcze parę rzeczy powiedzieć, że artysta już nie stał się tylko wiernym malarzem, ale stał się również badaczem. W moich przypadkach ja musiałem skonstruować technologię, żeby to dzieło sztuki powstało. Czyli musiałem sobie zaprojektować pędzle. Co zrobić, wytworzyć od podstaw. Te rzeczy początkowe nie istniały nigdy technologicznie. I wszystkie rzeczy, które tam widzieliście moje, były po prostu skonstruowane przeze mnie. Oczywiście przez grupę i naukowców, i uniwersytetów, i współpracujących osób. Czyli powstała właśnie z tego typu taka nowa sytuacja, że trzeba mieć zaplecze i technologiczne, i współpracę osób wielu, którzy dodają na pewną nową całość. I tu najczęściej Ignacy współpracował dużo innych osób, to opera, teraz też współpracuje z innymi osobami. Czasami sam stwarzam nawet różne konteksty, moje własne, jak muzykę, a czasami po prostu oddaję i współpracuję z innymi osobami. I tak będzie w przypadku mojej współpracy z Czesławem Niemenem, kiedy spędziliśmy około może 3 lata albo więcej, kiedy ja nagrywałem różne jego teksty, poezje,
kiedy był bardzo załamany wtedy i w kryzysie po wyjeździe do Związku Radzieckiego, że jakiś kontrakt tam miał, także zaczęli go bojkotować i był bardzo, bardzo załamany wtedy. I pisał dużo różnych tekstów do gazet, a ja mu doradziłem, żeby tego nie robił. Ale przyjechał na moją do prezentację. Jego pierwsza odpowiedź to jest taki komplement, który mi zrobił Czesław, bo obejrzał tę moją operę dwa razy, bo było przez dwa tygodnie szło non-stop różne rzeczy. A te dzieci na scenie się zmieniały, bo były, żeby jedno dziecko nie znalazło się na śmierć, to się zmieniały różne osoby. I Czesław mówi: Mirosławie, ty stworzyłeś coś na poziomie światowym. Ja nic tego takiego nie zrobiłem, on mówi do mnie, wiesz, ja jestem pełen podziwu. A ja mówię do niego: każdy twój utwór, który napisałeś, to jest dla mnie świat. Ale on mówi, ale nic na taką skalę. Bo mówię to, on mówi, to są tylko piosenki, a ty stworzyłeś formę nową. I to taki komplement mi piękny powiedział. Ale dalej dla mnie dziwny jest ten świat, proszę bardzo, jak jest to aktualne. Czy pod papierkami, czy pod każde inne rzeczy, które on stworzył i zrobił. Urbaniak, przypomniał mi teraz, Michał Urbaniak, właśnie rozmawiałem z nim kilka dni temu, przypomniał mi taką legendę, że jak Czesław przyjechał do Nowego Jorku i to będziemy mówić o sztuce polskiej, o trochę, jaka jest rola polskiej sztuki na świecie, na czym ewentualnie polega i potęga, i słabość równocześnie. Symboliki i mówi tak, Urbaniak, ja załatwiłem Czesławowi Universal, Sony Records, nagrania, muzyków, inne rzeczy, a Czesław do nich, nie, nagram Bema Pajęci, żałobny rapsod. Ja mówię, to największa pomyłka jego życia. W Ameryce się nie gra Bema Pajęci, żałobny. Kto to wie? Nikt tam nie chce tego słuchać. I on to takie rzeczy zrobił. Zamiast się zająć muzykami nowojorskimi, to co Urbaniak zrobił, zagrać nowe kompozycje, to on się nastawił na polskość, która nie jest, nie można jej przetłumaczyć w Stanach. Bo nikt nie rozumie. To jest za dużo mówię tutaj kontekstów, podkontekstów kulturowych. Czyli pewnego typu ja uważam, że chodzi o polską sztukę, Kantor zbił się ten poziom, umarłą klasą i tak dalej. Bo grał cały czas w Nowym Jorku, na świecie, ale te symbole, które on miał, stały się ogólnoświatowe. Czyli jak mówimy o tych wszystkich doświadczeniach, częścią polskiej kultury, jeżeli ją weźmiemy, w przypadku moim, jak gram na akordonie, to każdy się może utożsamiać, ale to jest w pewnym sensie uniwersalne, w pewnym sensie. Bo to się wiąże z takim czy innym doświadczeniem. To ciekawe, co powiedziałeś. Twoje wspomnienia są, jak widzę, sobie żywe bardzo. Natomiast gdzieś opuściliśmy tą nową sytuację. Jak ona potem stwarzała coś, co było następnym piętrem, bo mówisz, że zaczynałeś od spraw badawczych po to, żeby stworzyć takie czy inne instalacje, takie czy inne przestrzenie intermedialne. Musiałeś mieć współpracowników, całą technologię i tak dalej, i tak dalej. Ale to trzeba było potem opisać, więc powiedz o tym, jak dalej to ta nowa sytuacja dla ciebie skutkowała, no tak sądzę, bo tak jest, tekstami, tak? Tak. Tekstami teoretycznie. Ja nigdy nie przestałem pisać. I wyobraźcie sobie, że był taki moment w moim życiu, że nie wierzyłem, że będę w stanie śnić
albo marzyć w innym języku. I co się stało w pewnym momencie? Nagle zacząłem śnić po angielsku i zacząłem pisać po angielsku. Ponieważ osoby, z którymi się spotykałem, stworzyły mi nowy kontekst. Jak ja was zobaczę teraz i gdybym miał sen, to będę myślał po polsku. I gdy się przeniosę w inne środowisko, będę śnił i marzył w innym języku. I tego nie mogłem wtedy uświadomić, że coś takiego jest możliwe. Ale potrzebujesz dźwięku, bo tutaj poruszyłeś taki ciekawy temat, że te dźwięki jednak ciągle produkują coś, co następuje po. Czyli również to marzenie senne, również coś, co jest tą potrzebą kreacji, następuje po rozmowie, po poetyckim jakimś, nazwijmy, lirycznym wzruszeniu, emocji itd. itd. Bo ten poeta w tobie jest tutaj niebywały. Jak ja jakiś jest, który pokazuję ręką, to wiąże się tak samo z gestem drzewa, bo drzewa wyrażają się przez własne pozy. Czy mój gest wiąże się tak samo z chęcią odbicia światła w stronę innej osoby, człowieka, żeby się podzielić właśnie tym gestem. To jest i druga rzecz jeszcze, że to też dotykamy następnej sprawy, że ja stałem się w pewnym momencie też badaczem różnych sytuacji. I poprzez doświadczenie rzeczywistości byłem w stanie w jakiś sposób tą rzeczywistość wyrazić w mojej sztuce i transformować ją w nowe sposoby. To może jednak trochę projekcji, jeżeli tam zostało, to tam dalej będzie. And I think in terms of the evolution of sort of virtual reality techniques, his work is really a milestone. He has his famous first divided speech in 1858. When shot at Dartmouth from 1996, Pergala created an interactive outdoor sound installation of free speech that also reached a large radio audience. We could better judge what macie Bogu rodzice, śpiewając. Ale to Chinka śpiewa, nie? Tak. Moje trzydomiarowe fotografie. W Krakowie mają stronę. Zatrzymajmy na sekundę, bo chciałem wytłumaczyć parę rzeczy. I tu co w tym momencie zrobiłem, co w wcześniejszych pracach,
to jest, będzie dla mnie załamanie czasowe, czasu, albo kondensacja rzeczywistości. No zobaczcie, przykładowo, dam przykład. Ja nagrywamy kamerą w tym kierunku 5 minut. Od 0 do 5 minut. Przesuwam kamerę od 5 do 10 minut, następne jedną kamerą i od 10 do 15. Ja teraz wszystkie naraz pokażę rzeczy. Czyli te 15 minut skondensowało się tylko do 5. Równoczesnego odbierania. I to właśnie to są te doświadczenia, ale w tym przypadku to tu jeszcze bardziej zwielokrotniłem, bo musiałem pamiętać z własnej gesty, żeby powtórzyć. I powstało to w przeciągu 20 minut to powstało, a z tego stworzyła się 6-minutowa kompozycja. No tak, ale Zbyszek Rybczyński, Zbik, no też tak. Szukał synchronizacji, tak? To słynne tango. To bardzo zresztą piękna rzecz jego praca. Też muzyka tu odgrywała niesamowitą rolę. Ale ciągle chcę powrócić do tych tekstów teoretycznych twoich, do tego, że słowo nie zawsze może wyrazić sytuację, tą nową sytuację. Dla widza, dla uczestnika, dla ciebie powstały teksty, które gdzieś, tak sądzę, wprowadzają coś, co jest nowym pojęciem, jest nową definicją dla odbioru i dla wyrazu. Dziękuję Ci bardzo za inicjatywę i Panią za te materiały, które tu są pierwszy raz publikowane w Polsce. Zwłaszcza teksty moje poetyckie z tych lat 72 do 79 roku z tyłu są. To zasługa Wasi Szczerbickiej. Właśnie chciałem się współredagować. Tak. To zasługa Mariana Hanka. Ja tylko zajęłam się szczegółami. Bardzo się cieszę, że materiały, które otrzymałam od pana profesora Roberta, mogą się ukazać w galerii. Prace są na okładkach, natomiast w części fotogaleria ekstra są wiersze pana Mirosława Rogali, jest manifest twórczy, jest biogram, a także zapraszam Państwa do nabycia galerii. Będą Państwo mieli cenną pamiątkę z tego spotkania. Z popisem. Można uzyskać. Czyli co, zaczniemy dyskusję może, bo tyle już pojawiło się, chociaż nie dokończyłeś. Tylko to ostatnie zdanie, co chciałeś podtrzymać, że nie przestałem pisać, chociaż piszę w innym języku, ale teraz te teksty, które tu fragmentami przednapisałem, będą śpiewane przez Marka Bałata. Ja napisałem po angielsku i z wielką przyjemnością jadąc pociągiem, teraz czytam, myślę sobie, czy jak to napisałem rzeczywiście? Masz dobrego tłumacza. Jak się nazywa? Marek Bułanowski, który poznał moje rzeczy, te konteksty. Ale to, a tu jest właśnie, Marek Bałata będzie śpiewał ten fragment o transformacji miasta, teraz w Krakowie. I zrobiłem okładkę. Grupa Laboratorium też wystąpi na żywo w drugiej części. 17 w Auditorium Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Nowy godzina 14. Tak. Jak ktoś będzie w Krakowie. No właśnie, to zapraszam oczywiście. Będzie koncert Laboratorium, ale Marek Bałata. No, pięknie powiedziałeś właśnie, ale ja mówię o roli badawczej artysty, się zmienia troszeczkę rola, że muszę sobie własne pędzle zaprojektować. Narzędzia, czy interfejs, czy różne rzeczy elektroniczne zrobić i tak dalej. Słuchajcie, ta instalacja publiczna, tam gdzie był fragment tylko pokazany, myśmy musieli zaprojektować komputer z części składowej od samego początku, żeby to istniało na zewnątrz, bo pogoda się zmienia i tylko chodzi o dźwięk, żeby istniał cały czas, ten dźwięk był wzbudzany. Ale to były czujniki na ciepło ciała ludzkiego. Ale tak zaprojektowane, że jak gołębie by się przelatywały, to nie wzbudzały tych dźwięków, bo były za małe.
Czyli te różne badawcze rzeczy potem przytworzyły mi, że otrzymałem właśnie tytuł, propozycję studiów w Wielkiej Brytanii. I to też było doświadczenie kolejne mojego życia, bo nie sądziłem, że będę jeszcze robił następny tytuł badawczy. I najciekawszym momentem mojego doświadczenia, że musiałem się nauczyć jeździć po innej stronie ulicy, drogi. I to było wbrew właśnie instynktom, czyli to jest niemożliwością prawie, że tak samo na Jamajce to samo, że jeździmy inną stroną ulicy, na odwrót wszystko musimy teraz. Czyli nie możemy już automatycznie myśleć, że robimy tak, jak robimy. Czyli wszystko na odwrót. Nie jest to prosta rzecz, żeby się nauczyć różnych rzeczy na nowo. To jest podobne doświadczenie, o którym mówiłem, że marzymy w innym języku. To też jest nauka. Ale tu mam taki malutki fragment, że powiedziałem o tekstach. Cały czas piszę teksty i współpracuję z osobami. Teraz mam osobę, którą przyjeżdża do mnie do studio dwa razy do roku, na miesiąc, dwa tygodnie. I pracujemy nad nowymi tekstami teoretycznymi. I to powstają nowe teksty teoretyczne. To jest jego autorstwa, George'a Ellensa, ale to jest dla mnie stwarzanie też nowej sytuacji, rozszerzenie mojej własnej sytuacji poprzez współpracę, poprzez budowanie nowego zaplecza i rozszerzanie i zbudowanie jeszcze nowego kontekstu. Bo te osoby interpretują moją sztukę, czyli tu pracujemy nad tym teraz nowym pojęciem i jeszcze nie mam polskiego tłumaczenia dobrego, ale na Wikipedia coś tam będzie. Interpretation, czyli interpretacja. I to jest właśnie, to są te teksty, które rozmawialiśmy z Marianem tutaj. Pojawiają się nowe pojęcia, które są nieprzetłumaczone na język polski. Tak. Jak sam powiedziałeś, Bulanowski powiedział, że nie możemy przetłumaczyć tego, bo to będzie więcej przypisów do tego słowa i znaczeń. Ale tu przetłumaczył. To świetny translator. Tak, znakomite, bo poza tym, że przetłumaczył moje tezy doktorskie, nie wszystkie teksty, ale przetłumaczył, czyli poznał mój język, mój sposób myślenia. No, ale tu spędziliśmy teraz 3-4 godziny analizując słowo po słowie i Marek stwierdzi, że jest za trudno, żeby to przetłumaczyć. Czyli są teksty, które jest bardzo trudno przetłumaczyć, ale tu jedną rzecz chcę przeczytać i prawdopodobnie chciałbym od Państwa słyszeć. To jest jeden mały tekst. Gesty i pozy, natura i miasto, właśnie, taki fragment przeczytam. Poza jest formą gestu. To gest bez ruchu. Poza nie znaczy tego samego w momencie jej przybrania i chwili następującej zaraz przed jej zakończeniem. Gesty i pozy mogą być zamierzone albo niezamierzone. Gesty i pozy mogą być prawdziwe albo wirtualne. Wojna jest gestem. Czy pokój to poza? Nie. Pokój to też gest. Pokój nie jest pasywny. Wirtualne gesty prowadzą do wirtualnych tłumów. I to jest cały tekst tu wewnątrz. Ja tylko maleńki fragment chciałem wam przeczytać. A może przejdziemy właśnie tak do pytań państwa, na które byś odpowiedział. Oczywiście. Podzielił się jeszcze swoją wiedzą. Prosimy bardzo. To może ja... Sławek Jodłowski, fotografik. Nakreślił Pan jakby tutaj bardzo dużo odniesień do tego, co Pan robił kiedyś, prawda? Do początków takiej elektronicznej sztuki. Ja akurat się trochę tym interesuję. Moje pytanie jest takie, jak na przestrzeni tych Pana doświadczeń w tej chwili na przykład technologia zmieniła Pana myślenie na temat współczesności, współczesnego człowieka, na temat tego, co Pan robi, bo te idee, które Pan nakreślił, są dla mnie takie właśnie lekko wirtualne, one są dla mnie nie do końca zrozumiałe. I jakby Pan może sprecyzował to, co Pan wyraża w tej swojej sztuce aktualnie.
o co aktualnie wyrażam, to dotyczy to mojej opery, którą, na którą pracuję, czyli dotyczy to negocjacji nowej przestrzeni. Gardens of Negotiation to jest uwertura, ale ja już zacząłem pracować nad kodą teraz, na 8 ekranów. Koda się nazywa Ogrody Renegotiation, czyli jak to podczepić? Renegocjacji, czyli jakby... Na nowo, tak. Czyli to będzie koda, czyli dla mnie jest to... Czyli następna matryca. Tak. Dla mnie pytanie jest bardzo, bardzo tak jak w fotografii dobre. Mamy matrycę. Nie wiem, czy się zgadzasz. Prawdopodobnie moja sztuka zmieniła się, stała się jeszcze bardziej, określę to, co używam tego słowa, zdemokratyzowałem pojęcia właśnie sztuki i kim jest artysta. Nawet czasami w ostatnim wywiadzie powiedziałem, artysta jest prorokiem, ale najpierw dla siebie, a potem dla świata. Bo nie można się wyrazić i być nazwijmy to osobą sztuczną czy nieszczerą. Najpierw trzeba być szczerym dla samego siebie, żeby móc się dzielić czymś. Także to jest jedno z tych parę rzeczy, ale to też się wiąże, że jeżeli używam nowych technologii teraz, to zapraszam, im dłużej to robię, zapraszam do wnętrza mojej sztuki bardziej, do doświadczenia. No ja rozumiem, że to jakieś nowe przestrzenie, tak. To problem, wydaje mi się, jest taki, że technologia zupełnie zmieniła myślenie o sztuce i w ogóle o świecie, o tworzeniu dzieła. Zgadzam się, ale mówiliśmy o czymś najbardziej prostym, że mamy dostęp do całej wiedzy na świecie. Ja już nie dzwonię do kogoś, ewentualnie wykręcają, tylko mówię, hej Siri, call, i dzwonię. I nawet telefonu nie pamiętam, a wcześniej pamiętaliśmy. Także ta technologia nam z jednej strony ułatwiła życie, ale z kolei przyspieszyła nam tempo i już nie mamy doświadczenia linearnego. Nasze doświadczenie już jest niezlinearne, bo mamy za dużo równocześnych rzeczy, które się zdarzają. Za dużo. A ja mam pytanie do pana, jaką Magdalena Kmiecik, performerka. Jaką rolę w pana sztuce spełnia muzyka? Czy ona ilustruje też, czy uzupełnia to, co pan chce pokazać, uzyskać, czy jest też eksperymentem? Ponieważ nie jest to linia melodyczna prosta dla odbiorcy, często jakaś kakofonia wręcz. Odpowiem w innym jakiś sposób od tyłu. Jak te prace pracuję nad tymi klasami, wyłączam dźwięk i patrzę, czy one mają sens bez dźwięku. Obraz tylko sam. I równocześnie patrzę na samą ścieżkę dźwiękową i słucham samej ścieżki dźwiękowej, bez obrazu. Czyli to są równoległe. Myślę, że one nawet mogłyby istnieć zupełnie niezależnie od siebie, prawda? Tak. No w tym przypadku Noa Kraszewski, który pisze, co się nazywa hiperrealistyczną muzykę. I użyłem go i on mi zaproponował kolekcję wszystkich utworów, jakkolwiek chcę wykorzystać do mojej nowej pracy. Ale ja mam następnych jeszcze kompozytorów, z którym współpracuję. A czasami sam różne rzeczy robię też i dźwiękowo. Powstają to niezależnie od siebie, a czasami powstają równocześnie i stwarzają nowy kontekst później. Połączone stwarzają nowy kontekst. Ale jednocześnie, co mnie zaskakuje, że stosując tak wiele współczesnych technologii, wykorzystuje pan naturalny głos. Tak. I ten głos nie jest przetworzony, nie jest zniekształcony przez medium, którego jeszcze pan używa do jakby realizacji tego projektu, tylko rzeczywiście realny głos, który
Ja bym dodał, że ciągle doktor Rogala jest związany z naturą, że no właśnie, natura go tam ciągle śledzi, nie opuszcza. A mówisz, że natura nas opuszcza, a tu jest jednak... No nie, to jak ja się wcześniej... Wektor przeciwny. Jak ja się wcześniej wyraziłem, skąd mi się wzięła pewna inspiracja, na przykład różne tytuły. Na przykład Highways are Exploring Us, czyli drogi szybkiego ruchu nas eksplorują. Siedzą na plaży w Long Island w Nowym Jorku, czytają, robią notatki. Nagle w pewnym momencie znalazłem się pod wodą. Nagle. No może. Bo przeszła ta fala. I zapomniałem, że to już jest zachód słońca i przychodzi ogromna fala, a ja stąd siedzę, czytam, patrzę, nagle jestem pod wodą. Zdążyłem tylko zamknąć torbę, tak? I mi się udało ratować moje notatki. Ale dzięki temu tak pomyślałem, że przyroda nas atakuje. I napisałem ten fragment, że nature is attacking us. I zaskakuje nas czasami. I to jest, zobaczcie, cały czas nas zaskakuje. Jak ktoś mi się pyta, dlaczego ptaki śpiewają? Moja odpowiedź, śpiewają same dla siebie. Ale dla nas też. No właśnie. Ale najpierw muszą śpiewać dla siebie. No one nie są świadome, że sprawiają nad tym przyjemność. No właśnie. Posłuchajmy, Barbara Szczepka. Tak, ja sądzę, że tak. A wiecie, co jest najtrudniejszą sztuką, którą poznaje się wirtuozerię kogoś, jest rysunek. Ja nie przestałem rysować, ale zobaczcie, ile z nas osób na świecie, 7 chyba tych milionów osób na świecie, więcej, i każdy rysuje. I zobaczcie, jak trudne, to najtrudniejsze medium, każdy rysuje. No, można dzisiaj powiedzieć, że komórka będzie taką rzeczą, niedługo, bo każdy będzie miał, dziecko urodzone będzie już miało komórkę albo chip zbudowany w siebie. Rysunek jest najtrudniejszym medium, ja nie przestałem rysować. Czy to rysuję kamerą, czy to rysuję gestami, różnymi rzeczami, to rysunek jest najtrudniejszym medium, ponieważ trudno znaleźć własną przestrzeń, bo jest tak przewypełniona. O tym, jak mówiliśmy, że coś jest bardzo gęste, to dla mnie ta przestrzeń właśnie, jeśli chodzi o ten sposób wyrażania, jest przepełniona tak, że trudno jest znaleźć własną oryginalność jeszcze. Osobność. Tak? No właśnie. Czyli linearność przetrwa jako doświadczenie, ale już nie będziemy mieć tej ciągłej linearności. To jest taka moja obserwacja, że ja też dlatego w tych tekstach, które piszę, to są teksty do libretto, ja teraz to nazywam media libretto, czyli do mojej opery, to są pewnego typu szkice, które mogą być tekstami śpiewanymi, albo fragmentami teatralnymi, albo mówionymi, albo w różny sposób mogą funkcjonować. To co, podziękujemy wszystkim, tak? Tak. Dziękujemy. Strategies of layering, multiple exposures and the use of chance continue in his new and ongoing transformations. We stand undivided in possibilities.